Cześć wszystkim, z tej strony Kobieta Niezależna. Witam po bardzo długiej przerwie. Myślę, że wypadałoby się trochę usprawiedliwić, dlaczego tak długo mnie nie było. Krótko mówiąc, po prostu się zasiedziałam i nie miałam ochoty na nic, na żadne nagrywanie, na żadne prowadzenie biznesu w marketingu sieciowym. Po prostu, jednym słowem, olałam temat i mi się po prostu nie chciało. W dzisiejszym odcinku będę mówiła o płynie do ekranów LCD i CRT. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest ekran CRT, jest to po prostu taki zwykły ekran kineskopowy. Pewnie, jak zauważyliście, takie ekrany bardzo szybko się kurzą i bardzo szybko się brudzą, a szczególnie gdy ma się małe dzieci w domu. Typowe odbicia palców, typowe po prostu jakieś mazy. To sprawia nam trudności, tym bardziej, że jeżeli chodzi o pielęgnację ekranów takich plazmowych, LCD, jest już utrudniona, no bo zwykłą szmatką, zwykłą wodą można po prostu zrobić smugi i tyle będzie z naszej pielęgnacji. Wybierając ekran typowo plazmowy, na przykład właśnie ten LCD, sugerujemy się parametrami, sugerujemy się jakością obrazu i chcemy, żeby właśnie ten obraz był jak najlepszy. Z tym, że zapominamy wtedy o tym, że takie ekrany wymagają niecodziennej pielęgnacji. Tym bardziej, że tak jak w przypadku właśnie tych ekranów kineskopowych wystarczyło wytrzeć mokrą szmatką i potem przetrzeć do sucha. W tych ekranach jest już troszeczkę inaczej, bo jeżeli wytrzemy tą zwykłą szmatką z wodą, po prostu porobimy sobie smug i będziemy się z tym męczyć. Produkt, który dzisiaj Wam prezentuję, to jest właśnie płyn do ekranów LCD i CRT, czyli tych kineskopowych. Jest on naprawdę świetny, jeżeli chodzi o takie ekrany. Tym bardziej, że właśnie nie pozostawia smug ani zacieków i jest elektrostatyczny, co powoduje, że ten kurz nie osadza się tak szybko na danej powierzchni. Do czego możemy go używać? On jest przede wszystkim niezawodny na powierzchnie takie, na których jest kurz, tłuszcz. Właśnie jeżeli chodzi tam palcami, dzieci potrafią sobie parsnąć, więc on jest też fajny do... Jest właśnie dobry na uporczywe takie plamy po paluszkach. I oczywiście też do tych innych zabrudnień, które, no nie wiem, czasami różne rzeczy mogą się zdarzyć, więc ten produkt na pewno świetnie zadziała. Przede wszystkim powiem Wam też, że jest on dobry nie tylko do ekranów takich na przykład plazmowych czy właśnie tych kineskopowych, ale również jest fajny do ekranów w telefonach komórkowych, również można nim piloty czyścić, więc wszystko do urządzeń RTV, czyli tych takich elektronicznych, ten produkt się nadaje. Przede wszystkim powiem Wam też, jak go używać. Na pewno musicie pamiętać o tym, żeby urządzenie, które będziecie czyścić, było wyłączone od sieci. Tu jest napisane również na etykiecie, że firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe używanie tego produktu. Jeżeli uszkodzicie sobie właśnie ekran czy cokolwiek, to firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, ponieważ na etykiecie jest napisane jak W, że trzeba właśnie wyłączyć urządzenie. Na początek zrobię prezentację ekranu kineskopowego. Jak widzicie, jest kilka smug. Teraz właśnie biorę produkt, psikam w kilka miejsc i przecieram ręcznikiem papierowym z racji tego, że właśnie tej mikrofibry nie mam. W oczach widać, że właśnie ta smuga tego produktu już zanikła. Przechodzimy teraz do laptopa. No tutaj jest kilka paluszków odbitych mojego synka, więc znowu psikam preparatem i wycieram do momentu, aż on zaczyna sam wysychać.
Tutaj już widać, jak na tacy pokazane, że właśnie produkt już fajnie wysechł. No i voilà, czyściutkie jak za pierwszym razem. Zawiera ten produkt, czego nie mają inne produkty z tej samej kategorii. Przede wszystkim zawiera on niejonowy związek powierzchniowo-czynny, który wyparowuje, co powoduje, że nie pozostawia po sobie żadnych śladów czy smug. Warto też wspomnieć, że nie zawiera alkoholu. Co prawda dla mnie oczywiście ten produkt za bardzo ładnie nie pachnie, aczkolwiek to kwestia gustu. Wydaje mi się, że akurat w moim przypadku ten produkt ma działać, a nie ładnie pachnieć, czyli jak najbardziej sprawdza się w swoim działaniu i jak najbardziej go polecam.